Reset Obywatelski. No i tak, proszę Państwa, jak co niedziela zakręciło, zaresetowało i mamy 19, mamy rozmowy na koniec tygodnia, jubileuszowe, bo 25, jeszcze nie wymyśliłem, jak ten jubileusz świętować, ale coś, mam nadzieję, Państwo może podpowiedzą w trakcie programu, jak powinienem zaświętować, jak powinniśmy razem zaświętować bardzo okrągłą 25. tygodnicę wydawania tego programu. Programu, który wydaje jak prawie zwykle Krzysztof Eles, a którego producentem jest dziś Łukasz Biedka. Bardzo serdecznie dziękujemy, kłaniamy się nisko i przypominamy, że producentem programu w Resecie Obywatelskim może zostać każdy. Oczywiście pod warunkiem, że jest odpowiednio bogaty, nie ukrywajmy tego. To jest propozycja ekskluzywna zupełnie. Proszę Państwa, w drugiej części audycji porozmawiamy o tym, co się w naszym przepięknym kraju wydarzyło w ostatnim tygodniu, ale nie unikniemy tych tematów także w pierwszej części, bo już do studia, naszego wirtualnego studia, które jest gdzieś pomiędzy Ohio a Warszawą, wbiega, uwaga, kto? Krzysztof Skiba. Dzień dobry, cześć. Cześć. Witam wszystkich. Wbiegłeś bardzo dynamicznie, zrobiłeś wrażenie, widzę tutaj piorunujące na wszystkich tym swoim takim absolutnie przyspieszeniem na finiszu, na dobiegu tutaj do studia. Cieszę się, że przyjąłeś to zaproszenie, szczególnie, że wiem, że jesteś tam, no wprawdzie nie na piechotę, ale kilkaset kilometrów w nogach dzisiaj masz, ale jakoś znalazłeś moment, żeby z nami pogadać. Słuchaj, to tak na początek ma być łagodnie czy z grubej rury? Jak wolisz, może być od razu z grubej rury. Słuchaj, siedzimy sobie od roku tacy lekko zamknięci. Coś niby od czasu, bo taki mamy, rząd ma tam do tego lockdownu taki stosunek przerywany, czasami na miesiąc coś odpuści, potem coś zamknie z powrotem, ale takie zamknięcie to jest dobry czas, żeby mieć refleksję. Nie? To w Polsce rzadko spotykane zjawisko, mieć refleksję. Powiedz, jak siedzisz sobie od roku, taki pewnie masz więcej czasu, żeby obserwować, jakby słuchać i nadawać. Czy twoje zdanie na temat legendarnego poczucia humoru Polaków jakoś ewoluuje w trakcie pandemii i tego zamknięcia? Czy my w ogóle mamy jakieś poczucie humoru? Może mamy to najfajniejsze na świecie, najbardziej takie podziwiane, prawda? Europa nam zazdrości wysokich pensji i poczucia humoru. No, gdyby to były wiadomości TVP, to pewnie tak zostałoby to przedstawione jako kolejny wielki sukces, oczywiście, który zawdzięczamy ekipie Morawieckiego. Natomiast to jest tak, że wiesz, to poczucie humoru, no zawsze byliśmy tym najweselszym barakiem w obozie, tak się mówiło, że PRL na Węgrzech, ten komunizm był taki twardy, w Rumunii też Czałuszewsku twardy, a u nas oczywiście zdarzały się dramaty, tragedie, ale jednak Polacy potrafili tak śmiechem, żartem jakoś tą komunę obśmiać i to wspomnienie PRL-owskie nie jest tak zupełnie bez sensu, bo w zasadzie no nie będę oryginalny, jeżeli powiem, że taki PRL wraca, mamy recydywę PRL-u, co prawda kolejek po mięso jeszcze nie ma, kartek na cukier dobrze, jeszcze że powiedziałeś jeszcze, dobrze, że mówisz jeszcze, to jest takie bezpieczne. Ale kto wie, czy kolejki do bankomatów niebawem się nie pojawią, bo jak wiemy, NBP drukuje na potęgę pieniądze i groźba inflacji jest całkowicie realna, ale no, przynajmniej już w wiadomościach, w TVP, w serwisach informacyjnych TVP Info, ten PRL wrócił na całego, czyli władza jest chwalona, no opozycja jest oczywiście współpracuje z zagranicą, jest inspirowana z zagranicy, ulica i zagranica, właściwie te
kalki, te klisze propagandowe się ciągle powtarzają i ktoś, kto przeżył PRL, no mam dzisiaj chyba jakieś absolutnie wrażenie déjà vu, że mamy powtórkę jakby z rozrywki, czy powtórkę z historii, no i trochę z rozrywki, trochę z historii. Natomiast oczywiście dzisiejsze poczucie humoru zdominowane jest przez internet. W PRL-u nie było czegoś takiego jak mem. Dzisiaj rządzą memy i właściwie jest cała wojna na memy. Te memy mają absolutnie charakter satyryczny, ironiczny. Czasem są naprawdę przepyszne i są bardzo, bardzo dowcipne. Czasem są proste, prostackie, czasem są prymitywne. No, tak jest z żartami, że nie wszystkie są wysokich lotów. No i memy stosują absolutnie wszyscy. Jedna, druga strona, no są takie nawet memy też robione przez, nie wiem, zwolenników Konfederacji, przez jakieś partie nacjonalistyczne. Właściwie tych memów fruwa bardzo dużo, no ale ostatnio hitami absolutnie są memy antyrządowe, więc one naprawdę robią duże wrażenie i właściwie ich siłą jest szybkość. To znaczy coś się wydarzy, ja no, przypomnę właśnie czasy PRL-u, to coś tam Jerzy Urban na konferencji prasowej powiedział i tam za miesiąc, za dwa, a nawet za pół roku obśmiewane to w kabarecie, oczywiście przy pomocy kamuflażu literackiego, było absolutnie aktualne i czytelne dla wszystkich. Natomiast no, dzisiaj to nie, no, dzisiaj właśnie dowcip ma krótkie nogi, tak można powiedzieć, tak jak kłamstwo. Żyje parę dni, kilka tygodni. No, afera Obajtka to była taka afera, która żyła kilka tygodni, ale już teraz w zasadzie już jest kolejna afera, na przykład europosła Czarneckiego, który ja zrobiłem taki na przykład na swojej stronie, taki razem z kolegą Maciejem Świętym, znaczy ja to wymyśliłem, on narysował taki żart, że frunie właśnie tak jak Superman po nieboskłonie europoseł Czarnecki, jest podpis Czarnecki leci na kasę, tak więc i to jest czytelne, pewnie już za 2-3 tygodnie nie będzie czytelne i kiedy taki żart pojawia się w dniu, kiedy wybuchła afera, czy dzień po, no góra, dwa dni, to jest absolutnym hitem, ale po tygodniu już, no tak jak powiedziałem, Obajtek żył trochę, to był taki temat bardzo, bardzo gorący, no a szczególnie system brudnej pały, tak, no. parówy obajtkowe, hot dogi i tak dalej, i tak dalej. To rzeczywiście, bo zresztą ta afera miała kilka takich etapów, to były takie bomby z opóźnionym zapłonem, bomby śmiechu, no ale też jak wiemy sprawy poważne, więc mem absolutnie jest dzisiaj, dyktuje jakby poczucie humoru i z jednej strony to jest oczywiście właśnie zasługa internetu, że to jest takie szybkie medium, że można szybko to skomentować, są takie całe przecież znane na pewno tutaj naszym widzom, słuchaczom strony popularne jak Sok z Buraka czy Sekcja Gimnastyczna, gdzie są czasem bardzo, bardzo naprawdę inteligentne i fantastyczne żarty. Tych stron satyrycznych jest naprawdę dużo. Ja oczywiście tutaj kryptoreklama, zapraszam na mojego fanpage'a, na moją stronę. Ja na przykład w lockdownie nauczyłem się, czy w tej pandemii, absolutnie szybko pisać felietony. No, felietony pisałem od zawsze, pisałem w takich szacownych, a później już mniej szacownych, a później już w ogóle nieszacownych pismach, jak Tygodnik Wprost, ale pisałem tam w czasach, kiedy Tygodnik Wprost miał nakład 300 tysięcy egzemplarzy. Dzisiaj, jak wiem, już w ogóle się drukowało. Proszę Państwa, to tak dla młodzieży były takie czasy, tak. Były, tak. Prasa drukowana miała takie nakłady. Drukowałem też w mniej poważnym piśmie CKM, czy w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej. Tych felietonów trochę były, ale to były tygodniówki, czyli zwykle w piątek się tam ukazywały, albo tak jak we Wprost w poniedziałek była po prostu wydana gazeta. No i mogłem jakieś żarty z tego tygodnia zebrać i coś tam w felietonie je obśmiać, co pisać. Tak teraz w pandemii, to po prostu właściwie dlatego zachęcam do wejścia na moją stronę, praktycznie pomijając może weekend, niedzielę tak odpuszczam, niedziela jest taka luźniejsza, żeby już nie truć tą polityką w niedzielę, właściwie od poniedziałku do piątku codziennie są felietony i gdybym zrobił jakiś dzień przerwy, to
No to na pewno umknęłyby mi takie ważne wydarzenia właśnie jak parówy obajtkowe czy lecenie na kasę europosła Czarneckiego. Więc to jest siła internetu i to jest to poczucie humoru Polaków tutaj jakby jest wyostrzone, można powiedzieć, a nie, no żyje. Także jest to dowód na to, że potrafimy jeszcze się śmiać, bo jeszcze nas to czasem śmieszy, chociaż powiem szczerze, że to, co pytałeś, znaczy, że właśnie bardzo często ja mam takie komentarze na swojej stronie facebookowej, że no to jest zabawne, ale w sumie no już sama tematyka nie jest śmieszna. I ludzie coraz bardziej, oczywiście też często są takie opinie, że no pański felieton uratował mi życie, mam zrobiony dzień, mimo tego syfu i tego gówna, który jest wokół, to jednak z pańskim poczuciem humoru przetrwamy ten reżim Kaczyńskiego. Ale z drugiej strony też mam takie wrażenie i tu kiedyś pamiętam, że czytałem wywiad z Marcinem Świetlickim, wybitnym polskim poetą mojego pokolenia, który powiedział, że internet stępił poczucie humoru rodaków, być może nie tylko Polaków, ale w ogóle na świecie i tutaj jest ziarno prawdy i coś w tym jest, bo te słynne internetowe ikonki, czyli uśmieszki albo minka właśnie smutnego człowieka, ona wyjaśnia, że to jest na przykład, jeżeli nie umieścimy uśmieszku, to znaczy, że to nie jest żart. Jeżeli umieścimy uśmieszek, to jakby tłumaczymy, uwaga, halo, halo, to nie jest na serio, to są jaja. I to troszkę zwalnia ludzi z myślenia. No w czasach PRL-u cenzura była tak wielka, że właśnie czy kabarety, czy felietoniści, czy także autorzy tekstów piosenek, także rockowych i tak dalej, no używali swojego największego talentu, żeby coś tam przemycić, jakąś aluzję i wychodziły naprawdę z tego fantastyczne rzeczy. Była to tak zwana gra z cenzorem. No, dzisiaj walić można prosto w oczy i to walenie prosto w oczy trochę spowodowało, że niektórzy, ja na przykład czasem coś zdarza mi się, że napiszę kompletnie absurdalny dowcip, który no, dla każdego średnio inteligentnego człowieka jest czytelny, że jest to absurdalny dowcip, ale pojawia się na przykład absurdalny zarzut, a skąd pan to wie? A było o tym, że na przykład Jarosław Kaczyński wylądował na Księżycu. I całkiem poważnie, no a skąd pan to wie, czy to naprawdę i tak dalej. Czyli jakby ludzie, no gubi się gdzieś ten nasze poczucie humoru, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że uśmieszek zabawnie, nie ma uśmieszka na serio. Ale czekaj, no, ale czy w tym wszystkim nie ma drugiego problemu? Bo jednak jakby nie patrzył, władza choćby w tych latach 80. zachowywała się w sposób dosyć standardowy, więc jak robiłeś jakiś absurdalny żart, wymyślałeś jakieś pierdnonsensy, to one jednak były do wyłapania, że ty wyśmiewasz tę władzę, a nie, że zrobiła to władza. Natomiast bardzo się przepraszam, ja jako użytkownik Twittera, czytelnik tweetów ludzi pokroju Sasina, tak, Suskiego i tym podobne. Krzysiek, ja cię bardzo przepraszam, ale odróżnić momentami to, co ty napiszesz, od tego, co oni napiszą absolutnie poważnie, wiesz, z powagą wicepremiera, ministra, posła i tak dalej, jest szalenie ciężko. Ty wiesz, że ja się na ileś fejków nabrałem, mimo tego, że mam się za takiego dosyć oblatanego, nie, i wiem, o co chodzi, na ile fejków się nabrałem, no bo, no sorry, stary, masz wielką konkurencję w tym rządzie. Co drugi minister i każdy wiceminister pisze dokładnie tak samo absurdalnie jak ty. Na tym samym poziomie abstrakcji. No powiem, zachęciłeś mnie, chyba zacznę czytać tweety Sasina. No, z drugiej strony cię bardzo podziwiam, że w ogóle masz siłę kontemplować te cudowne, że tak powiem, strofy. No, rzeczywiście to jest chyba klucz do zrozumienia tej sytuacji, w której jesteśmy. Czyli rzeczywistość już sama w sobie jest tak absurdalna, że stanowi coś w rodzaju właśnie jakiegoś scenariusza filmowego komedii. Jest trudność po łapaniu się, co jest żartem, a co jest na serio. No, kiedyś się tego obawialiśmy, ale teraz to rzeczywiście jest naszą codziennością. Dawno, dawno temu napisałem taką piosenkę o Woody Malenie. Ja wiem, że on teraz jest taki troszkę, że ja powiem, potępiany i tak dalej, ale
chodzi o, to było w czasach, kiedy jeszcze nie był potępiany, jeszcze pewne rzeczy, fakty z jego życia nie były znane. Chodzi o to, że on był jednak mistrzem absurdu, mistrzem, miał wielki talent do właśnie takich właśnie komedii absurdalnych, do poczucia humoru czysto abstrakcyjnego. I piosenka z lat 90. bardzo, bardzo stara, z trzeciej płyty Bikcyca, jakby była o tym, że no, w Polsce Woody Allen by umarł z głodu, bo to, coś, co on musi tam w tym Nowym Jorku, w tej restauracji u Sardiego sobie wymyślać jakieś żarty, to u nas jest to rzeczywistością. No i to była jakby taki rodzaj przesłania, nie wiem, może jestem prorokiem, ale... Nie, to mogło być profetyczne. Tak, było profetyczne i teraz to już nie jest żart, tylko tak jak mówisz, że no, rzeczywiście to jest... No już od dawna mówiło się, że politycy zabierają satyrykom chleb, że właściwie no, powinniśmy się zamienić rolami. Nawet ja ci powiem, że bardzo często jest tak, że satyrycy wypowiadają się poważniej od poważnych rzekomo polityków. Zresztą żyjemy w czasach, kiedy jakby tracą sens pewne słowa. No, na przykład język parlamentarny, tak, czy język nieparlamentarny. To zupełnie już, to już gdzieś w latach 90. tak, zaginęło. To już, czy na przykład, czy coś jest dyplomatyczne, a nie dyplomatyczne. Kiedy czytamy, że jakiś polski dyplomata, będąc w Japonii, złamał wszystkie możliwe reguły i to jest jeden z tej ekipy mianowańców pisowskich i udawał, że w jakiejś świątyni myje sobie jaja i no, człowiek, który jest w służbie dyplomatycznej i możemy się z tego śmiać, ale on jednak, no to jest przykre, bo on jednak reprezentuje nas, Polaków, reprezentuje państwo polskie, zachowuje się tak, że po prostu no, ręce opadają, to wtedy no, mamy właśnie ten dylemat, bo często jest tak, że ci no, z których zawodem jest bycie błaznem, czy bycie, chociaż jak wiemy, no, Stańczyk był tym mądrym błaznem, był tym błaznem filozofem, który przechciał rozbiór Polski. Ale on był jedyny, wiesz, to też trzeba sobie przypomnieć, że tam w większości nie pamiętamy, bo nie byli tacy jak Stańczyk. No, no tak, tak. Poza tym myślę, że troszkę też ten, to dzięki Matejce i chyba, wiesz, kronikom Długosza po prostu Stańczyk tak jest pamiętany, natomiast... Ma dobry PR. To się mówi teraz. Miał dobry PR, dokładnie. Większość tych błaznów królewskich, no cóż, to były pewnie żarty w rodzaju takich, jak gdzieś w latach 80. oglądaliśmy ktoś, kto chodził jako dziecko do cyrku po prostu. Tak. Tam Fiko, Friko i Kiko i kopanie się po tyłkach. Tak? Więc, polewanie wodą i kopanie się po tyłkach to był ten szczyt do to jest ten szczyt, tak. Więc ale wiesz, zdarzają się takie wypadki, gdzie komicy no nie tylko ocierają się o politykę, ale właśnie stają się politykami. No przecież Załęski na Ukrainie, tak? To jest człowiek, który był kojarzony z sceną komediową, to jest człowiek, który grał w komedii, aktor i jest obecnie prezydentem Ukrainy. Dodam jeszcze, że zaskakująco na tle całej kilku poprzedników wydaje się być najpoważniejszym prezydentem Ukrainy. Naprawdę, to mówię serio, bez żadnego przekąsu. No ale Pepe Grillo z Włoch, no nie wiem, czy znasz taką postać, to jest założyciel ruchu 8 gwiazd, to jest stand-uper, to był stand-uper komik, wiesz, komicy potrafią trzymać mikrofon w ręku, oni wiedzą, jak panować nad tłumem, oni no, są wygadani, strzelają puentami, szybko puentują, ripostują, potrafią ripostować, mistrzowie ciętej riposty są zabawni, potrafią uwieść tłum. To jest, no, u nas może takiego stand-uperzy są dalecy od polityki, bo u nas stand-up jest mało polityczny, chociaż ostatnio coraz bardziej, na przykład Adam Van Bendler, taki gdański stand-uper, ma sporo dowcipów politycznych, ale wcześniej raczej to były żarty w rodzaju, raczej takie poczucie humoru studenckie, które zresztą bardzo się podoba, no, w rodzaju tam dowcip o śmierdzących skarpetkach, prawda, no, ten poziom żartu, który też jest ludziom do szczęścia potrzebny, umówmy się, no nawet ja uważam, że każdy rodzaj żartu, nawet te żarty przaśne, weselne, też są, jeżeli one czynią ludzi szczęśliwymi, to są absolutnie, na każdy żart jest miejsce, w końcu żarty pomagają nam oswoić rzeczywistość, właśnie na przykład taką, jaką mamy teraz, taką pandemiczną, przygnębiającą. No, no niestety, proszę Państwa,
nieszczęścia chodzą parami. Najpierw PiS wygrał wybory, później trafiła nam się pandemia, później trafiła nam się wojenka aborcyjna, a teraz to już się w ogóle boję, co się może jeszcze wydarzyć. Nie wiem, Cholecka zostanie Miss Polonia, Antoni Macierewicz zostanie bombę atomową. To powiem tylko, no, nie wiem, czy odnotowałeś, że Beata Szydło weszła do Rady Oświęcimskiej, do Rady przy Muzeum Oświęcimskiej. Tak, i to są te niestety takie, nie wiem właśnie, czy to jest słynne poruszanie się naszej władzy jak słoń w składzie porcelany, bo myślę, że ta Rada Muzeum Oświęcimskiego to nie jest miejsce dla pani Szydło i nie jest miejsce dla takich person, nie jest to miejsce dla polityków, tam powinny zasiadać autorytety i zawsze tak było, że byli to historycy i ludzie o nieposzlakowanej opinii, natomiast no, PiS właściwie, no skoro to są ludzie, którzy doprowadzili do śmierci głodowej konie w legendarnej stadninie w Janowie Podlaskim, to jest dowód na to, że w zasadzie potrafią rozwalić wszystko. Tak? Słynna stadnina, którą nawet nie zniszczyli komuniści. Dziesiątki lat pracy jakichś tam, nie wiem, trenerów, jakichś hodowców, to poszło wszystko w drzazgi. Jak się okazuje, radość niszczenia jest o wiele może dla nich przyjemniejsza niż radość tworzenia, ale to jest właśnie nie wiem, czy to jest właśnie słoń w składzie porcelany, czy to jest, uwaga, świadoma taka właśnie polityka, że wszędzie muszą być nasi ludzie i w ogóle nie liczymy się absolutnie, taka bezczelność, taka po prostu absolutna buta, że nie liczymy się z nikim i z niczym, nie ma żadnych, no z cyklu słynna scena z znanej komedii Miś, nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobisz? Ta niestety, ten styl myślenia jest tej władzy bardzo bliski. W przypadku Szydło to zaczynam mieć podejrzenia po efektach, bo tam, jak wiesz, po tym jak ona została powołana do Rady, to profesura zaczęła się wycofywać z Rady, że to o to chodziło, żeby profesorów pogonić, żeby tam nie przeszkadzali. Słuchaj, ale tu muszę z nagła zmienić temat i udowodnić, że program jest na żywo. Na czacie Hoshi pisze, że Najman był w szeregach ochrony Bikcyca. Prawdaż mi to? Tak, bo ja sam to ujawniłem. Otóż dawno, dawno temu no Marcin Najman był mistrzem Polski amatorskim w boksie, ale to są dawne, dawne, dawne dzieje. I on sam mi to kiedyś powiedział, ładnych kilka lat temu, że na kilku koncertach tam w Częstochowie i okolicy, on po prostu był w takiej ekipie, która obstawiała kluby i między innymi też był ochroniarzem Bikcyca. No ja oczywiście wykorzystałem tę wiedzę na stand-upie, bo był stand-up bardzo kontrowersyjny, taki roast Marcina Najmana. Wiele osób, ojej, cała masa ludzi miała do mnie o to pretensje, dlaczego ja się godzę na takie imprezy. Znaczy, roasty są moim zdaniem czymś fantastycznym absolutnie i uwielbiam je. Roastowałem już, na przykład był pierwszy w Polsce roast, to był jeszcze przed pandemią, roast polityka. Jedynym politykiem, który zgodził się, może państwo, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to wyjaśnię, że to jest taka gala stand-upu, gdzie roast, czyli przypiekanie, czyli jest główny bohater, którego się tam strasznie z którego się strasznie żartuje, a na końcu on żartuje z tych wszystkich komików, którzy z niego żartują. No był jedynym politykiem, który się zgodził, to był Korwin-Mikke. I też tutaj jakby pewna prowokacja i pewna kontrowersja jest wpisana w tego typu imprezy i też wiele osób, no myślimy dzisiaj właśnie, no są te podziały są tak straszne, że myślimy bardzo ideologicznie i miałem mnóstwo głosów takich ludzi, którzy mnie lubią, że nawet ośmieszanie Korwin-Mikke to jest jednak uwiarygodnianie go, to jest jednak uznawanie go za pełnoprawnego polityka i tak dalej. No co byśmy, jakby nam się bardzo Korwin-Mikke nie podobał, jest on jakimś tam uczestnikiem polskiego życia politycznego, może w tej chwili no, jest na marginesie, ale jednak jest czynny, jest aktywny, komentuje, był właściwie wielokrotnym kandydatem na fotel prezydenta, jak wiemy, z marnym skutkiem. I na tej samej zasadzie odbył się roast Najmana, ja wtedy tam powiedziałem, że a tak przepraszam się, tylko zapytam, bo może masz taką kulturalną publiczność, czy u ciebie można przeklinać w programie? Czy? Słuchaj, oczywiście, że nie wal.
Aha. Jedziesz. No. Nie, no bo wtedy żart się nie sprzeda. Znaczy, no, nie, no ja wiem, no. Jedziesz. Ma być, Najman był ochroniarzem Big Cyca i zawsze, kiedy był szefem ochrony Big Cyca, wtedy zawsze po koncercie Big Cyc dostawał w pierdol. Taki był. Nie, ale żarty były takie, wiesz, trzeba mieć duże poczucie humoru, żeby się zgodzić na roastowanie. Korwin-Mikke dosłownie na tydzień przed roastem, który miał bardzo duże zainteresowanie i bilety w Warszawie wyprzedały się na pniu, dość drogie bilety, i miał też dużo jakby takich no, płatnych dostępów wykupionych, można było go w internecie po zapłaceniu jakiejś kwoty sobie obejrzeć. To były naprawdę tysiące takich wyświetleń. Na tydzień przed chyba ktoś mu wytłumaczył, co to jest ten stand-up i co to jest ten roast, i on chciał się wycofać, no ale wtedy zadziałano, tutaj honorowo powiedziano: panie Korwinie, jest tak, panie Januszu, jest tak, że już są plakaty na mieście, już jest informacja, no teraz to będzie, że pan po prostu tchórzy, że pan jest tchórzem. No, tak, no tak. I jak prawicowcowi powie, że jest tchórzem, to przyjął to na klatę. Więc roast Korwina-Mikke był bardzo ostry, tak samo Marcina Najmana. No tam były dosyć kontrowersyjne postacie, brały w tym udział, ale ja się bawiłem dobrze, chociaż mam świadomość tego, że nie było to widowisko najwyższych lotów. No, Ja nie pozwalałem sobie na jakieś takie hardkorowe żarty, no, leciałem takimi żarcikami bardzo łagodnymi, na przykład, że jedynym człowiekiem na świecie, który pokonał Chucka Norrisa, jest właśnie Marcin Najman, gdyż Chuck Norris, jak się dowiedział, kim jest Marcin Najman, to umarł ze śmiechu. Słuchaj, Krzysiek, robimy w tej chwili chwilę oddechu dla nas i dla słuchaczy. Jak często słuchasz pieśni Pana Pozytywa? Pan Pozytyw? Nie wiem, kto to jest, ale... No to teraz posłuchasz i posłuchasz. To teraz posłucham chętnie. Jedziemy Pan Pozytyw, a my za moment wracamy, nie uciekajcie Państwo. Pokus, pokus, stary srokus.
No i wybrzmiało, jesteśmy wygibani, możemy sobie spokojnie wracać do rozmowy. No to w tej chwili już koniec żartów, koniec żartów. Chciałem powiedzieć, że dobre to było, ten pozytyw, bardzo, bardzo fajne. Nie? Energetyczne. Nie? Jasne. Daję. Słuchaj, a w zasadzie słuchajcie Państwo. Nie wiem, czy wiecie, ale rozmawiacie z kumplem polityka Zjednoczonej Prawicy, wprawdzie nie bardzo wiadomo, czy on jest w PiSie, czy u Gowina, czy gdzieś, bo tam jakoś zawisła jakaś drama się dzieje, bo on tam miał wejść do Gowina, powiedział, wysłał SMS-a Gowinowi, że może jednak nie, bo jeszcze się spotka z Kaczyńskim. Proszę Państwa, Krzysiek Skiba to jest kumpel Kukiza, który w dodatku, no nie wiem, przyjął rolę spin doktora ostatnio, bo zaczął Pawłowi Kukizowi doradzać. Co radziłeś, Krzysiek, Kukizowi na jego nowej zjednoczono-prawicowej drodze życia? Kumplem Kukiza jestem ze starych czasów oczywiście, bo to kiedy to był, w czasach, kiedy on był muzykiem, zespół Piersi i zespół Big Cyc, często grywaliśmy na tych samych imprezach, mijaliśmy się gdzieś tam na różnych festiwalach, występowaliśmy wspólnie i byliśmy taką nawet ekipą dosyć zaprzyjaźnioną. Graliśmy w Niemodlinie na takim dużym koncercie z okazji dziesięciolecia zespół Piersi, który to koncert był transmitowany przez telewizję publiczną TVP2. No dzisiaj rzecz absolutnie raczej niemożliwa. Natomiast mówiąc na serio, no ja Pawła naprawdę bardzo ceniłem i za jego płyty. Taka płyta na przykład jak My już są Amerykanie, to jest świetna analiza tego, jak był stan psychiczny Polaków w latach 90. Świetna płyta, która jest po prostu, no, która jest częścią historii polskiego rocka i tego się nie da wymazać. No a dzisiejsze poczyniania tego człowieka no, wzbudzają liczne kontrowersje. Wszyscy wiemy, że z 20% poparcia spadł do 2%, a nawet niżej. Czyli jest to poparcie w granicach błędu statystycznego i z tymi pięcioma swoimi ostatnimi posłami podkleił się pod PSL, jak to niektórzy mówili, zaorał się. No i teraz już wie, że już z PSL-u też został wyrzucony z tej koalicji z PSL-em i chyba ostatnią deską ratunku pozostał właśnie pan prezes. I kiedy pojawiły się w mediach takie poważne informacje o tym, że Kukiz, a prezes liczy szable, bo właśnie Ziobro mu stoi tam okoniem i są jakieś niestaski między nim a Gowinem, więc ta zjednoczona prawica, niektórzy mówią złajdaczona prawica, ale no już tak nie do końca jest zjednoczona, chociaż ja bym bardzo na to nie liczył, że oni się rozpadną, bo jednak tam coś, co ich trzyma w kupie, to nie są żadne idee, tylko po prostu tak. Kasa. No ale tak czy inaczej prezes zaczął liczyć szable w parlamencie i te 5 głosów Kukiza jakoś stały się nagle ważne i Paweł ma świadomość, że on nagle stał się jakoś ważny, no bo jest tym języczkiem uwagi. I ja po prostu zaapelowałem do niego, że to już jest, no, popełnił mnóstwo różnych gaf, błędów, powiedział wiele różnych przykrych i bezsensownych słów, ale to możemy puścić w niepamięć, jeżeli tylko nie będzie głosował za ustawami PiSu i tak jak właśnie chce Jarosław. No i po prostu to był taki list bez inwektyw, bez śmiesznostek, właśnie tak jak mówisz, całkiem na poważnie przeanalizowałem całą jakby jego polityczną karierę i stwierdziłem, że zmarnował te głosy, tą wiarę. Zawsze od jakiegoś czasu jest tak, że no mamy Platformę, mamy oczywiście PiS i pojawia się ta trzecia siła. No, przypomnę, że były czasy, kiedy ludzie wierzyli w to, że Ryszard Petru będzie nadzieją dla Polski. No, bardzo szybko jakby ten kapitał został z nadziei został bez nadziei. Później był moment no, Roberta Biedronia. Był też moment na początku fantastycznego ruchu, zresztą do dzisiaj mam duży sentyment, czyli Komitet Obrony Demokracji, który gromadził naprawdę dziesiątki tysięcy ludzi, a nawet setki tysięcy ludzi na demonstracjach. Ja przypomnę właśnie te pierwsze lata, to 2016-17 rok. No ale później Mateusz Kijowski okazało się, że jest tandetnym kolekcjonerem wdowiego grosza i te puszeczki tam były przez niego, że tak powiem, roztrwonione i
To był, no nie wiem, czy to był prowokator, to już nie chcę w to wnikać, czy ktoś mu tam to podsunął i tak dalej, w taki sposób, no ale czy był po prostu zwyczajnie głupkiem i niedojrzałym jakby politykiem, który właśnie połasił się na te grosiki i skompromitował ten ruch, który no naprawdę miał taką w sobie cechy ruchu masowego i takiego spontanicznego. I myślę, że podciął skrzydła bardzo. Nie wdając się w szczegóły, no kilku mieliśmy takich dobrze zapowiadających się polityków, którzy na początku ładnie się uśmiechali, fajnie, nawet przekonująco mówili, no ale później okazali się niewypłami. I kolejną taką osobą był Paweł Kukiz. No teraz taką osobą jest Hołownia. Ciekawe, czy pójdzie tą samą udeptaną ścieżką kompromitacji, czy nie, czy coś z tego będzie trwalszego. No w każdym razie, że to są ruchy, o, był też Janusz Palikot, który przecież nawet tak miał twój ruch i tak dalej. Więc człowiek mi jakoś też od strony artystycznej bliski, bo on, ja pochodzę z pomarańczowej, moim takim korzeniami to jest pomarańczowa alternatywa i happeningi w latach 80. No Janusz Palikot niektóre happeningi naprawdę był świetnie. Był happenerem, tak. Jak mówią, ale nie, miał jaja. Był taki moment, że miał jaja. Jak Jarosław Kaczyński robił jakiś wiec, to on obok wykupywał tam jakiś plac i stawiał scenę i tak chyba w Lublinie była taka akcja i mi nagłośnienie i po prostu robił swoją imprezę, więc to nie, niektórym się nie chciało i tak dalej. Palikot był pierwszy, który jakby no, pokazywał ostro Jarosławowi, gdzie jest jego miejsce, no ale też jakby się w tych happeningach chyba zagubił i też stracił poparcie. Paweł jest absolutnie w tej chwili osobą moim zdaniem zagubioną. To jest, moja analiza jest bardzo prosta. Paweł, po tym moim liście, kiedy zaapelowałem, żeby po prostu, jak kumpel, mówię, Paweł, wróć do muzyki, my wszystko zapomnimy, będziemy słuchać twoich nowych piosenek, ale proszę, zostaw już politykę, głosuj przeciwko PiS, jak się skończy kadencja, to... No i Paweł do mnie zadzwonił, bo to, ten list był dosyć głośny, opublikowało go wiele różnych portali popularnych, internetowych. Co więcej, cytował go Jurek Owsiak, który bardzo fajnie tutaj napisał, powiedział tak: Paweł, te słowa, które napisał Krzysiek Skiba, powinieneś sobie wytatuować na piersi. I to było już jakby właśnie publikowane przez naprawdę bardzo wiele, te słowa Owsiaka, przez wiele, wiele mediów. I Paweł do mnie zadzwonił, jakby się tak tłumaczył trochę, przez 2 godziny rozmawialiśmy, no i powiedział, że na przykład no, cały czas ma swoje idee, cały czas jest przekonany do tych Jowów i tak dalej, no ale nawet mówił, że Muńkowi Staszczykowi z Tilawu tłumaczył przez 2 godziny, na czym polegają te Jowy, i Muniek nie zrozumiał. Ja mówię, no słuchaj, skoro Muniek nie zrozumiał, to jak myślisz, dlaczego ludzie, bo widocznie to ludzi nie interesuje, widocznie to jest jakiś może świetnie wymyślony, teoretyczny na papierze program, ale jakoś niezbyt podniecający i on się może na papierze sprawdza, ale w życiu się nie do końca sprawdza, czy no słynne referendum, przypomnę, tak, w sprawie Jowów, które tam były kompletnie... Się, że ze 40 baniek żeśmy wydali na to, żeby się... Więcej, bo więcej niż Sasin wydał na wybory. Tam blisko 100 milionów zostały wydane, czyli to też pokazuje, że słuchajcie, polityka to nie jest zabawa. Jeden pomysł Pawła, ledwo Kukiz, a to był początek jego kariery politycznej, ledwo Kukiz pojawił się na scenie politycznej, już Polska musiała wydać na niego 100 milionów. Więc oczywiście ja nikomu nic nie liczę, ale może teraz w czasie walki z pandemią te 100 milionów w służbie zdrowia by się przydały. No 100 milionów tutaj, 100 milionów Kukiz, 70 milionów Sasin i tak te jeszcze te inne tam trochę Obajtek kolejne miliony. Kupnie, jakby się tak uzbierało trochę, to by tego, no Macia, komisja Macierewicza też zeżarła sporo milionów, a nic z tego nie mamy oprócz jakichś filmów fantastycznych i filmu Smoleńsk, który został uznany najgorszym filmem świata. Filmy fantastyczne nie muszą być złe, a te są niskiej jakości, więc tutaj jeszcze jest problem. Tak. I moja analiza jest taka, znaczy moja puenta całej tej historii z Pawłem. Paweł został wciągnięty i zjedzony z kopytami przez politykę. Raczej powrotu do muzyki nie ma, bo nie ma na to jakiegoś chyba pomysłu i chęci. I chyba ostatnim ratunkiem Pawła, to co wszyscy przeczuwamy i podejrzewamy, jest podklejenie się pod PiS i no właśnie kandydowanie w przyszłych wyborach na przykład z listy PiSu z jakimś tam małym marginesem
niezależności. Na przykład z list PiSu będzie kandydował, ale nie jako członek PiSu, tylko jako członek swojej partii i tak dalej. Takie rzeczy, jak wiemy, są możliwe. Paweł się oczywiście zastrzega, że nie, że on absolutnie nie, że to znaczy zaczął wyśmiewać nawet tak, że on ma legitymację już PiSu i tak dalej, ale no, zobaczymy, jakie są fakty. No, fakty są takie w tej chwili, że moim zdaniem Paweł jest błędnym rycerzem. On się w ogóle do tej polityki nie nadaje. Myślę, że jest ideowcem, tylko że co z tego? No, ideowcy potrafią być czasem bardziej dokuczliwi i narobić więcej zła niż wielu różnych rewolucjonistów, wielu różnych z czasów bolszewizmu było ideowcami. No, jak to się skończyło, no to już sami Państwo doskonale wiecie. No, to jest trochę tak jak ten partyzan, któremu las wycięto. Wycięto już las, leśniczy przychodzi i mówi, panie, już uciekaj pan. A on wychodząc z tego wyciętego lasu mówi, kurczę, a miałem jeszcze tyle pomysłów. I ten stary dowcip z brodą idealnie pasuje do Pawła, bo on cały czas, on jakby nie widzi własnej śmieszności, nie widzi tego, że na przykład teraz najnowsza sprawa, oczywiście właściwie utylizacja, czy likwidacja niezależności Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, to storpedowanie przez Trybunał Konstytucyjny tej tymczasowej właśnie, no, po prostu Adama Bodnara, który pełni tą funkcję, bo Sejm nie jest w stanie mianować następcy. Ta osoba, która została wymyślona przez PiS, to jest absolutnie kandydatura partyjna, człowiek pan Bartłomiej Wróblewski, sponsor marszu ONR-u i tak dalej, no to do niego bardziej by pasował tytuł nie Rzecznik Praw Obywatelskich, ale Rzeźnik Praw Obywatelskich. Z to właściwie nie mamy o czym gadać. I Paweł w tym kontekście, no sprawa jest moim zdaniem oczywista, no ostatni niezależny od władzy urzędnik zostaje właściwie no, pozbawiony możliwości wykonywania swojego urzędu i będziemy mieli taki impas w tej sprawie, będzie taki stan zawieszenia, bo jeżeli Senat będzie torpedował kolejnych kandydatów PiSu, to jestem przekonany, że PiSowi nie będzie zależeć. Mandat Adama Bodnara już wygasł, teraz na mocy tej decyzji Trybunału Konstytucyjnego za 3 miesiące już w ogóle nie będzie mógł pełnić tej funkcji, więc jakby PiSowi to bardzo często jest tak, że na różnych ważnych, strategicznych posadach są wakaty, bo PiS nie ma odpowiedniego kandydata i tak specjalnie mu nawet nie zależy, żeby go wskazać. Przypomnę chociażby Muzeum POLIN w Warszawie, gdzie ta osoba, która wygrała konkurs, jest niepomyślnie ministra Glińskiego. No to są absolutnie skandale, bo to jest jakby załamanie pewnej społecznej umowy. No są jakieś zasady, jest konkurs, jakaś osoba ten konkurs wygrywa, a władza tego nie respektuje, bo osoba, która wygrała, jej się nie podoba. Więc być może będziemy mieli taką sytuację, że przez tam, nie wiem, pół roku czy rok w ogóle nikt nie będzie pełnił tego urzędu, co myślę władzy absolutnie nie przeszkadza. No i Paweł całą tą sprawę tłumaczy tak, że Rzecznik Praw Obywatelskich powinien być wybierany przez obywateli, czyli w powszechnym głosowaniu. No gdyby i to jest jedyny pomysł Pawła na rzeczywistość, gdyby wszystkich urzędników, jacy są w państwie ważni, mieli wybierać obywatele. Obywatele mają problem, jak widzimy, z wyborem prezydenta, bo wybrali narciarza, a nie prezydenta. No to tutaj myślę, wydaje, że to jest po prostu jakiś absolutnie nieprzemyślany projekt i Paweł tymi pomysłami rzuca w internecie. Ma jeszcze tam ostatnią garstkę jakichś zwolenników, którzy mu wierzą, ale to jest moim zdaniem zupełny właśnie taki błędny rycerz polskiej polityki, a przypomnę, że u Cervantesa Don Kiszot to oczywiście był to błędny rycerz, był to może nawet i szlachetny, ale jednak wariat. Tak. Na koniec było wiadomo, że jednak wariat. Ale wiesz co, nie chcę się pastwić bardzo nad Kukizem, ale w trakcie tej rozmowy, tej twojej opowieści, tej wymiany myśli z Kukizem, to wiesz, frapuje mnie trochę, bo to nie jest tylko przypadek Kukiza, że ludzie pewnego pokolenia, ja tu nie chcę, wiesz, wchodzić w jakieś takie łatwe kalki, no ale powiedzmy takiego pokolenia wychowanego w Jarocinie, mówiąc pewnym skrótem, pokolenia, które w różny sposób, czasami na poważnie, czasami żartem, ale zawsze kontestowało idiotyczność PRL-u.
idiotyczność, bo przecież to nie zawsze była jakaś tam głęboka rozmowa na temat marksizmu, leninizmu, tylko to państwo było absurdalne, tak, ze swoimi zakazami, beznadzieją i tym podobne, że ci ludzie są w stanie łykać to, co PiS wyprawia w tej chwili, czyli znowu doprowadzenie raz do absurdu, wiesz, ja już nie będę mówił o systemie szczepionek i tak dalej, o systemie w ogóle, czy ty mówisz, nie? Ty mówisz o tym demontażu ostatniego bezpiecznika demokratycznego, obywatelskiego, jakim jest Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Którędy, kurczę, można dojść, mówisz, abstrahując od samego Kukiza, choć on jest przykładem, który mnie na to naprowadził, którędy można dojść od AIRL do Klubu Zjednoczonej Prawicy? Naprawdę, bo to dla mnie są jakieś ścieżki niezbadane. No, to są zagadki ludzkiego umysłu, ale takie trampoliny, takie, tak powiem, przeskoki na drugą stronę barykady, czy w ogóle zmiana poglądów, no przecież to jest nic nowego. No, bywało tak już w Ameryce w latach 60., gdzie przywódcy czy uczestnicy studenckiej rewolty z lat 60. i 70., ale głównie 60., właśnie hipisi, bywało się nam na jakimś festiwalu Woodstock, paliło się marihuanę, protestowało się przeciwko wojnie, uczestniczyło się w wiecach przeciwko wojnie w Wietnamie, paliło się biustonosze, a później przeszli zupełnie, zapełnili klasę średnią, stali się często kapitalistami, stali się często właścicielami wielkich, dużych firm. Ja już tam nie pamiętam dokładnie, ale jednym z największych chyba producentów dywanów w Stanach, to jest właśnie jakiś tam uczestnik tej rewolty studenckiej, który tam jeden z przywódców tego SDS-u, słynnej organizacji studenckiej, takiej antykapitalistycznej, antyestablishmentowej, stał się później członkiem establishmentu. Być może w muzyce nie ma aż takich... Pamiętam też, że jeden z prawników współpracujących z Rote Arme Fraktion, czyli z frakcją Czerwonej Armii, czyli z terrorystami lewackimi w NRF-ie, czyli dawnych zachodnich Niemczech. Obecnie ma taki znana postać tam, czyli z kręgu Bader-Meinhof, czyli Andrasa Badera i Ulriki Meinhof. Dzisiaj jest jakimś jednym z tam z gorących zwolenników i może nie jest liderem, ale no, jest tam w czołówce jakichś partii neonazistowskich. Więc tego typu jakby zmiana barw moim zdaniem nie jest niczym, może jest zawsze szokująca, no zawsze jest szokująca, ale nie jest niczym nowym. I powiem tak, w obronie tego trochę, tego pokolenia Jarocina, że każde środowisko właściwie jest podzielone. No weźmy, jeżeli już mówimy o, powiedzmy, artystach, no to środowisko artystów kabaretu. No, mamy Janusza Rewińskiego, który był i jest fantastycznym aktorem i znanym przecież i z kabaretu, z współpracy z kabaretem Tej i z licznych programów Skauci Piwni i tak dalej, i tak dalej, który występował w PRL-u, także w telewizji, grał w słynnych komediach polskich, takich kultowych, ważnych dla polskiego kina, jak chociażby Killer. No a dzisiaj widzieliśmy go, no teraz się odsunął od polityki, ale gdzieś tam uprawia sobie jakieś, hoduje świnki na wsi. Może to też jest znak, że nie chce mieć jednak wspólnego już z takim etapem PiSu. No ale popierał Andrzeja Dudę, występował na wiecach wyborczych, a to znane nazwisko, a znane nazwisko zawsze się przyda, bo on to jest aktor, on świetnie też właśnie jakiś dowcip tam powie o przeciwnikach i tak dalej, rozweseli salę. Tacy osobnicy są bardzo cenni w walce tej politycznej. No a z drugiej, i sztandarowa postać, czyli Janek Pietrzak. No co by nie powiedzieć, że oczywiście są całe pokolenia wychowane na Pietrzaku, są też całe pokolenia, które twierdzą, że ten dowcip był czerstwy. Tu trzeba jeszcze pokolenia usprawiedliwić, jedno i drugie. Pietrzak od bardzo dawna nie opowiedział dobrego dowcipu, naprawdę od bardzo dawna. Tak. Ja myślę, że pokoleń już dorosło bez dobrego dowcipu Jana Pietrzaka. Ja kiedyś, on się bardzo o to obraził, kiedyś w jednym z felietonów napisałem, widząc jego jakiś program, a sprawa dotyczyła jeszcze czasów przedpisowskich, że on pozostał na poziomie żartu ze stanu wojennego. Znaczy on cały czas myśli, że jest generał Jaruzelski, cały czas myśli, że jest ZOMO, bo takie żarty opowiadał.
I to trochę, no jednak rzeczywistość się zmieniła, chociażby nawet w latach 90. już to nie był stan wojenny, to Kiszczak i Jaruzelski nie byli u władzy, a no, po prostu no, kabaret też, siła kabaretu polega na tym, że jednak szybko się te żarty opowiada. One muszą być jakoś no, jednak aktualne. Jak nie są aktualne, to są po prostu przestają być ciekawe. Ale jego chyba równia pochyła zaczęła się po tym, jak dostał 2% poparcia w wyborach prezydenckich i nie startował. Tak jak kiedyś słynny komik francuski Coluche, który startował w wyborach prezydenckich dla żartu, No, żeby też startował bardzo poważnie. ośmieszyć, żeby ośmieszyć właśnie polityków. Janek Pietrzak startował poważnie i wtedy jakby zdarzyło się, to jest taki moja koncepcja, zdarzyło mu się coś, co jest śmiertelnie niebezpieczne dla komików. Przestał być śmieszny. Tu się potwierdza to, co mówi, że nie miał dobrego dowcipu. Jego ostatnie wystąpienia, ja nie śledzę ich oczywiście, ale czasem jak powie jakąś siekierę, no gdzieś tam przeleci to przez internet, no są jakby naprawdę pozbawione żartu, pozbawione pewnej finezji. Ja jestem otwarty, można powiedzieć coś o stronie opozycyjnej, naprawdę wielu jej przedstawicieli, czy pan Budka, czy poseł Schetyna, też zdarzają się lapsusy słowne i też czasem mówią głupoty, więc uważam, że w demokratycznym kraju powinniśmy się mieć prawo śmiać ze wszystkich. Natomiast no, niestety jakiś poziom żółci, poziom nienawiści, poziom jadu w tych żartach czy pseudo-żartach Pietrzaka jest tak duży, tak wysoki, że one czynią po prostu no, absolutnie te żarty są niestrawne, czynią je po prostu nieprzyswajalnymi, jakimiś takimi zupełnie właśnie no, nieśmiesznymi. Więc wydaje mi się, że ten początek jego upadku to był właśnie startowanie na serio w wyborach prezydenckich, gdzie dostał zaledwie 2% i chyba się załamał, bo najgorzej jest to, jak w siebie uwierzysz, znaczy w tym sensie uwierzysz w tym negatywnym. Jakaś wiara w siebie jest potrzebna, oczywiście. Ja zawsze jestem optymistą i zawsze wierzę w siebie i w to, że jednak jestem gdzieś tam pod szczęśliwą gwiazdą urodzony. Mam zresztą dwie siódemki w życiorysie, czyli urodziłem się 7 lipca, lipiec jest 7, czyli dwie siódemki. No, nie wierzę absolutnie w tam jakieś numerologię i tak dalej, ale może coś w tym No jest, także ale co ci przeszkadza mieć dwie siódemki, nie? Nawet tak, jak nie wiesz. oczywiście. Także natomiast no, także każde środowisko jest podzielone i także jest podzielone środowisko artystów rockowych. Ja wiem, że to jest dziwne, ale kiedyś nawet z Krzysiem Grabowskim z grupy Dezerte, to jest autor tekstów i perkusista szacownej grupy Dezerte, która w tym roku obchodzi 40-lecie istnienia, także to jest naprawdę pewien szacunek. 40-lecie ma Lady Punk w tym roku i właśnie zespół Dezerte, zasłużony zespół anarchistyczny, którego teksty, podobnie jak teksty zresztą Big Cyca z lat 80., no teraz w rzeczywistości PRL-owskiej cały czas są super, super aktualne, a niektóre, wiesz, myśmy robili takie niektóre piosenki, które wydawało mi się, że po prostu dla danej epoki, latach 90., na przykład słynna piosenka Wojna Plemników, jest taka cała płyta, taka ostra Big Cyca, no to teraz ktoś ostatnio, internauta, gdzieś powiedział, że przesłuchał sobie całą i powiedział, że po prostu idealnie pasuje do PiSu, a kiedy ta płyta powstawała, PiSu jeszcze Tak, nikt nie nie było. słyszał. No i to pokolenie Jarocina też jest właśnie pogubione i też jest podzielone, to przede wszystkim jest podzielone. Właśnie z Krzysiem Grabowskim z Dezertera sobie rozmawialiśmy na ten temat, że to jest jakiś w ogóle dla nas niezrozumiała sytuacja, że ktoś, kto właśnie w latach 80. był takim zaangażowanym rockowcem, jeździł na te festiwale, był w kręgu tych osłuchanych ludzi, którzy te buntownicze piosenki śpiewali czy słuchali, dzisiaj jest zwolennikiem PiSu, ale tacy się zdarzają i nie chcę tutaj nikogo tam palcem wytykać, ale paru takich naszych kolegów dzisiaj jest absolutnymi zwolennikami władzy i co więcej, może klucz jest bardzo prosty, są beneficjentami, bo ich fundacje, ich stowarzyszenia otrzymują granty, ich żony pracują w telewizji. Nie sprawdzałem tego, ale być może ich dzieci też pracują w jakichś spółkach Skarbu Państwa, więc ten nasz tutaj dylemat, próby zrozumienia,
Być może mają bardzo proste rozwiązanie, no po prostu kasa. No tak to jest, jak nie wiadomo o co chodzi, to rzeczywiście to jest chyba najprostsze. Ja jestem daleki od takich zarzutów, że wszystko robi się dla kasy i tak dalej, ale być może tutaj jest to jakiś trop. No dobrze, Krzysiek, na koniec powiedz, to jak już odwołasz lockdown, to jakie plany? Gdzieś ruszacie, gdzieś będzie was można zobaczyć w Polsce? Taki mały żarcik lockdownowy wrzucam, ale lockdownowy, może tak nie jest. Mamy zaplanowanych, licząc na to, że lockdown się skończy i że przynajmniej jakieś obostrzenia zostaną poluzowane, na przykład no były takie obostrzenia, że 50% sali może być, plenery, że koncerty plenerowe mogą się odbywać, liczymy na to, właściwie maj już jest stracony, ten ulubiony miesiąc wszystkich artystów, kiedy to naprawdę bardzo dużo imprez, bo juwenalia były w maju. Dni miast, to majówki przecież, długi weekend i tak dalej. Długi weekend już jest, już ja miałem kilka zabukowanych imprez, bo jeżdżę nie tylko z Bikcycem, ale także jeżdżę ze swoim spektaklem komediowym pod tytułem Skiba ciągle na wolności. To jest spektakl oparty na mojej książce, która 2 lata temu się ukazała, w książce biograficznej. I miałem zaplanowane na 1 maja, no ale wiadomo, długiego weekendu nie ma. Mamy w planach kilkanaście, przynajmniej wstępnie, skromnie, koncertów w całej Polsce, w sierpniu mamy być na kultowym festiwalu rockowym w Cieszanowie. Jeżeli dojdzie do tego festiwalu, to zapraszam. Te koncerty są zabukowane, to są głównie koncerty przeniesione z zeszłego roku, które no musiały być przeniesione właśnie ze względu na lockdown, ale czy one się odbędą? Tego absolutnie nikt nie wie. No, ja uważam, że lockdown, podobnie jak penis, może być przedłużany. W związku z tym... Za dużo reklam w internecie chyba oglądasz. Nie no, ale wiesz, no, to może, bo ja ostatnio takie zagadki wymyślam właśnie, no, czym się różni lockdown od penisa. No niczym, bo i to można przedłużyć. A czym się, to teraz zagadka dla ciebie, nie wiem, czy wiesz, czym się różni ksiądz katolicki od koronawirusa? No nie wiem, poddaję się. Wirus nie atakuje dzieci. Proszę Państwa. Także zapraszam na moje stand-upy. Ja bym na pewno były takie kameralne, mniejsze imprezy, na pewno zespół jest, wiadomo, no, 6 osób na scenie, dużo sprzętu, tony tej elektroniki i tak dalej, więc taki koncert trudniej zorganizować. Na pewno na początku ruszą jakieś małe imprezy w domach kultury i tak dalej. Jak tylko lockdown zostanie odwołany, to zapraszam na moje stand-upy i oczywiście zapraszam na koncerty zespołu Big Cyc. Już awansem mogę zaprosić Państwa na premierę mojej książki pod tytułem Polska bez gaci. To jest zbiór moich najciekawszych felietonów, które ukazały się właśnie w czasach pandemii, w czasach, ja nie tylko w czasach pandemii, ale także po prostu w czasach rządów PiS, gdzie dość ostro i na wesoło komentuję polską rzeczywistość. To będzie książka z ilustracjami fajnego bardzo satyryka, rysownika Marka Skwarskiego i przy okazji tej książki będę ją promował także swoimi stand-upami. Mam taki właśnie już nowy program stand-uperski pod tytułem właśnie Polska bez gaci, tak jak jest tytuł książki, więc proszę szukać w internecie, na mojej stronie facebookowej na pewno będą informacje o premierze książki, o kolejnych spektaklach. A premiera książki pewnie będzie w czerwcu, takie mam jakieś tajne rzeczy. Przecieki takie. Przecieki mam przecieki, znam różnych ludzi w różnych miejscach i czasami coś wiem. Proszę Państwa, naszym gościem jest i już powoli był Krzysiek Skiba, no co ja mogę o nim powiedzieć, sami Państwo widzieliście, kumpel polityków prawicowych, stand-uper, Big Cyc, satyryk, rockman od zawsze i zdaje się, że nigdy nie wygaszona pomarańczowa alternatywa. Krzysiek, bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, a czasy są rzeczywiście mocno happeningowe, także co jakiś czas mamy do czynienia z happeningami Brygady Lotnej Opozycji czy Żółtej Alternatywy, bo teraz i takie ugrupowanie jest ugrupowanie, które stawia pomniki żółtym kaczkom, więc czasy są absolutnie happeningowe, więc no, możemy się spodziewać różnych wesołych akcji także na ulicy. Do zobaczenia na szlaku. Hej. Do zobaczenia, cześć. Pozdrawiam wszystkich.
No dobrze, proszę Państwa, no to co, było jak to ze Skibą należało się spodziewać, że będzie. Było trochę i na poważnie, i trochę na luzie. Proszę Państwa, to co, no to w tej chwili zagramy coś, mam nadzieję, skocznego. Nie uciekajcie nigdzie, za chwilę wracamy.
Rozmowy na koniec tygodnia. Marcin Celiński, Reset Obywatelski. Program nasz realizuje Krzysztof Feles, a producentem jest pan Łukasz Biedka. Bardzo dziękujemy za wsparcie Resetu. No i zaczynamy drugą godzinę w bardziej minorowych nastrojach, ponieważ dzisiaj dotarła, śmiesznie to zabrzmi, ale jest poważnie, kolejna tym razem sprawdzona wiadomość o śmierci Krzysztofa Lidla, który gościł także w tym programie, szefa Kolegium Bezpieczeństwa, szefa to się Wydziału Bezpieczeństwa Kolegium Civitas, eksperta z zakresu bezpieczeństwa antyterroryzmu. Liczyłem na to, że parę dni temu bardzo wielu, w tym ja, już dostaliśmy informację jego śmierci i powieliliśmy ją. Okazała się wtedy fałszywa. Liczyłem na to, że taka fałszywa informacja może przynieść szczęście, tak po prostu. No, niestety okazało się, że Krzysiek Lidl przegrał z COVID-em. Bardzo smutna wiadomość i bardzo duża strata. Dzisiaj także dowiedzieliśmy się o śmierci Nestora i w dużej mierze niedoścignionego wzoru, jeśli chodzi o ten sposób uprawiania dziennikarstwa, czyli Stefana Bratkowskiego. Stefana Bratkowskiego, który łączył dziennikarstwo oparte na żelaznych, absolutnie bezkompromisowych zasadach, z pasją, jaką było namawianie Polaków do modernizacji, do samoorganizacji, do pracy organicznej, który jeszcze w mrocznym czasie PRL-u widział szansę dla Polski w tym, żebyśmy tworzyli inicjatywy oddolne. To był taki, proszę Państwa, ostatni pozytywista Polski, ale pozytywista całym sobą, z promocją i przekazywaniem Polakom i najnowszej wiedzy, i odkryć naukowych, i cały czas tej idei, abyśmy jak najwięcej robili, organizując się sami, nie oglądając się na rządy takie czy inne, które to rządy różnie ocenią, ale zajmował się przede wszystkim sączeniem w nas wszystkich idei działania wspólnego. To był ten, który ubolewał najbardziej i wskazywał jako jedną z największych barier naszego rozwoju właśnie to, że my nie potrafimy działać wspólnie, że jesteśmy nieufni wobec siebie, że działamy indywidualnie, że w sprawach dobrych po prostu nie powinniśmy czekać na ustawę, tylko działać samodzielnie. Z tego, co wiem, to w przypadku Stefana Bratkowskiego to nie był COVID, ale nie mam tutaj pewności, nie mam dobrych wiadomości. To Stefan Bratkowski ostatnio był już oczywiście mało aktywny, pozostał po nim portal Studio Opinii, niszowy, natomiast zachęcam, bo bardzo wiele ciekawych tekstów tam się pojawiało i pojawiał
pojawia nadal. Portal Studio Opinii nigdy nie miał ambicji tam jakichś takich wielkiego rozwoju, ale z całą pewnością pojawiają się tam same wartościowe rzeczy. Pani Zula pyta na Facebooku, czy to jakaś nowa moda, że do resetu są zapraszani sami hejterzy Mateusza Kijowskiego. Wstyd i hańba dla twórców programu. Chcecie zarobić na ludzkiej krzywdzie, gardzę wami. Nie możecie powstrzymać się od gnojenia człowieka, który wyprowadził aktywistów na ulicę w 2015. Nie możecie. Powiem wam dlaczego. Po prostu jesteście strasznie zakompleksieni. Nigdy mu nie dorównacie. Mateusz ciągle dla wielu jest autorytetem. Jeśli jest mu przeznaczony powrót, to zrobi to. Szanowna pani, jakby tu pani powiedzieć tak bardzo łagodnie i dobitnie. Nie sądzę, żeby Mateusz Kijowski i jego historia był jakimkolwiek punktem odniesienia dla autorów tworzących treści w resecie obywatelskim. Oczywiście czasami, jak rozmawiamy o historii, to Mateusz Kijowski w tej historii się pojawia. Natomiast jakby pani mnie miała spytać o moje prywatne zdanie, to na dzisiaj mnie to jakby całkiem zupełnie nie obchodzi. I nie jest reset obywatelskim miejscem, w którym chcielibyśmy, roztrząsać takie czy inne uczucia do takiej czy innej postaci. Nie zajmujemy się tym. No i jeśli pani jest z tego powodu przykro, to trudno. To jest reset obywatelski założeniem resetu obywatelskiego jest wolność opinii, w związku z czym jedni mogą jakąś postać lubić, drudzy nie, mniej, jeszcze inni cenić, jeszcze inni mniej. Dziękujemy za opinię. Proszę Państwa, natomiast tak kończąc, bo to był przytyk do Krzyśka Skiby, ja myślę, że ludzie, którzy byli zaangażowani, jak Krzysiek Skiba był zaangażowany w ten ruch, mają pełne prawo do różnych ocen jego ówczesnego lidera. Ja nie byłem zaangażowany, więc też się nie poczuwam do obowiązku, jakkolwiek jakąś tam opinię oczywiście mam. No dobrze, proszę Państwa, co my tam mamy ciekawego? Ach, proszę Państwa, mamy ciekawostkę na dziś. Najwyższej Izbie Kontroli udało się przeprowadzić kontrolę sasinowych wyborów. I mimo potężnego oporu tych wiceprezesów, którzy zostali przez PiS przysłani do pilnowania kryształowego Mariana jako prezesa NIK-u, został przygotowany protokół i z tej kontroli ten protokół pewnie za moment ujrzy oficjalnie światło dzienne. W Gazecie Wyborczej możemy znaleźć informację, co z tego protokołu wynika. Pamiętacie Państwo, był sobie początek pandemii, pierwszy lockdown, no i pomysł rządzących, żeby zrobić wybory prezydenckie korespondencyjnie. E,
Premier Mateusz Morawiecki, nie czekając na ustawę o korespondencyjnych wyborach, nakazał je przygotowywać Poczcie Polskiej i Wytwórni Papierów Wartościowych. Ministrowie Jacek Sasin i Mariusz Kamiński, nadzorujący te spółki, mieli z nimi podpisać odpowiednie umowy. Ale choć takie polecenie wydał im Morawiecki, dokumentów nie podpisali. Więc zauważcie Państwo, jaką czujnością wykazał się choćby pan Sasin, którego nie podejrzewamy o jakieś głębokie refleksje. On wziął i swojego podpisu tam nigdzie nie złożył. Podobnie pisowski szef poczty, pan Ździkot, unikał osobistego składania podpisów pod poleceniami dla swoich pracowników. Niemniej druk na żądanie premiera, druk kart wyborczych został wdrożony i spółki wykładały swoje własne środki na ten druk. Raport NIK określa, ile to kosztowało. Same pakiety dla poczty, czyli te pakiety do głosowania, to wydatek 68 milionów 800 tysięcy złotych, no czyli 70 milionów, tak jak słyszeliśmy mniej więcej. Do tego dochodzą koszty logistyki, transportu i przechowywania. Te ciągle rosną, bo koperty nadal są przechowywane. Państwowa Wytwórnia Papierów Własnościowych do tej pory wydała 4,5 miliona złotych. Inspektorzy NIK, badając sprawę, weszli m.in. do magazynów Poczty Polskiej w Łodzi, gdzie zalega ponad 26 milionów pakietów przygotowanych na wybory, a potem zwiezionych tam z całej Polski. No, tutaj gazeta podlicza, że to jest 560 ton ładunku. Jak Państwo pamiętacie, tam próbowali wejść posłowie opozycji z kontrolą poselską, ale nie wpuszczono ich tam. Jak być może też Państwo pamiętacie, dziennikarz wyborczy Wojtek Czuchnowski, udało mu się jeden pakiet zdobyć. Dzięki temu, żeśmy się dowiedzieli, że one istnieją naprawdę. NIK zbadał też pozostałe nakłady, które w związku z wyborami poniosła poczta. Wśród nich są specjalne worki na pakiety, to jest koszt około 5 milionów złotych i urny do zbierania głosów. No tutaj akurat w przypadku worków i urn mogą to być pozostać i być wykorzystane w przyszłości. Brak umów z ministerstwami bardzo komplikował Poczcie i Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych odzyskanie pieniędzy. No ale tutaj trzeba przyznać, że pan Morawiecki wykazał się pewną lojalnością wobec tych firm. PiS pod koniec lipca nowelizował ustawę o COVID-19. W ostatniej chwili dopisali artykuł, który wciągnął do rozliczeń Państwową Komisję Wyborczą, która miała pokryć koszty. No i PiS to przegłosował, zatem firmy odzyskały przynajmniej część pieniędzy. Poczta Polska podobno otrzymała 53 miliony, a Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych 3 miliony 245 tysięcy, czyli poniżej wydatków, ale no jakoś coś. Nie wiem, na jakiej zasadzie gazeta policzyła, że wartość tej makulatury to 3 miliony złotych, bo zdaje się, że w tej chwili nie ma gdzie takiej makulatury sprzedać. Można ją co najwyżej zdać, nie ponosząc kosztów na przykład przemiału, bo trzeba wziąć pod uwagę, że te zadrukowane kartki, no, zeszytów z nich nikt
nie wyprodukuje, tak? Nie oszukujmy się. Więc cieszmy się, że kryształowy Marian jest w konflikcie z PiS-em. Dzięki temu być może dowiemy się i będziemy mieli udokumentowany cały przekręt, który się nazywał wyborami korespondencyjnymi. Proszę Państwa, ja czytam także tę ożywioną dyskusję na Facebooku. Ona oczywiście dotyczy Mateusza Kijowskiego i wypowiedzi Krzyśka Skiby. Proszę Państwa, ja jeszcze raz Państwu zwrócę uwagę, że zarówno autorzy, tacy jak ja w Resecie Obywatelskim, jak i goście, nie muszą mówić rzeczy, co do których nie są przekonani, a mogą mówić rzeczy, co do których są przekonani. I Krzysiek Skiba ma prawo do własnego zdania na temat historii, na temat historii kodu i udziału w tej historii pozytywnego czy negatywnego Mateusza Kijowskiego i bilansu jego udziałów. I uszanujcie Państwo to, że tak jak my szanujemy Wasze zdanie bardzo pochlebne dla Mateusza Kijowskiego, że ktokolwiek inny może mieć jakiekolwiek inne zdanie na ten temat i pozwolę sobie przypomnieć, że problemem w Polsce, jaki dzisiaj mamy najważniejszy, nie jest ani to, czy Mateusz Kijowski był wspaniały, czy nie był wspaniały, ani to, czy Krzysztof Skiba ma rację, czy nie ma racji, mając takie, a nie inne zdanie na temat Kijowskiego. Problemem w Polsce jest są rządy PiS i jeśli ktoś z Państwa uważa, że jest inaczej, to proszę Państwa, autorytatywnie stwierdzam, jest w błędzie. Pan Tomek pisze, panie Marcinie, zrobiłem dzisiaj objazd po lasach w moich okolicach i z tymi wycinkami w głębi lasu, to prawda, wycinają na potęgę. No właśnie, ja jeszcze odpiszę tutaj napisał do mnie jeden z naszych słuchaczy, który jest doświadczonym leśnikiem. Ja odpiszę, pan Czesław, ja odpiszę jeszcze na tego maila, bo chyba żeśmy się nie zrozumieli. Jak ja mówiłem o przerzedzaniu, to mówiłem o tym, że całe działki leśne tylko daleko od zasięgu oczu ludzkich są wycinane i w ten sposób zmieniła się ta cała technika rżnięcia lasów. Proszę Państwa, co? Zrobimy jeszcze w tej chwili jedną krótką, albo nie krótką, ale dynamiczną, krótki oddech muzyczny. Nie uciekajcie nigdzie, zaraz po nim wracamy, a dzisiaj przypominam, że w ogóle Reset nadaje dużo dłużej, ponieważ bezpośrednio po 21 po tym programie Kolegium Resetu, kolegium na temat poświęcone roli, funkcji dziennikarza dzisiaj, jak ją rozumiemy, no tu jakby ta śmierć redaktora Bratkowskiego pewnie nam przypomniała, dodatkowo o pewnych standardach. Ale w tej chwili grajmy. Nie boję się konia.
a ty to nie jest koniec, blisko jest. Dzisiaj wszyscy wierzymy w ciebie, dzisiaj nikt nie odważy się spojrzeć w przestrzeń, która chłonie nas i zapiera. Nie znamy świat. Nie znamy świat. Nie znamy świat. Nie znamy świat. Nie. Ja nie boję, nie boję, nie boję, nie boję się. Wierzymy w ciebie, dzisiaj nikt nie odważy się spojrzeć w przestrzeń, która chłonie nas i zabiera. Nie znamy świat. Nie znamy świat. No i proszę Państwa, świat jest ponoć nieznany, choć odrobinę czasami go znamy. No a potwierdzenie słów, o których mówiłem, że dyskusje historyczne na temat niektórych postaci, które były znane parę lat temu, są dosyć wtórne, to chciałbym Państwu powiedzieć, że wedle sondażu zamówionego przez Wirtualną Polskę, na Zjednoczoną Prawicę głosowanie deklaruje 32,2% ankietowanych. To jest spadek o procent, o cały procent w porównaniu do badania sprzed miesiąca. Jeśli by patrzeć, kto jest dalej, no to zmiana nastąpiła na drugim miejscu. Ruch Szymona Hołowni 17,3% głosów, przed Koalicją Obywatelską 17%. W Sejmie byłaby także Lewica 7,7% oraz Konfederacja 7%. Poniżej progu PSL czy Koalicja Polska z 4,9%, niemal 14% ankietowanych stwierdziło, że nie wie, na kogo oddałoby głos. No i proszę Państwa, oczywiście komentarze. Zawsze mnie bawi zadowolenie partii opozycyjnych z uzyskiwania
dobrych wyników. Zadowolony jest ruch Szymona Hołowni, że przeskoczył Koalicję Obywatelską. Zadowolona jest Lewica, że przeskoczyła próg. Zadowolona jest także Koalicja Obywatelska, że bardziej nie spadło. I ja mam, proszę Państwa, taką tezę, że w momencie takiej braku zdolności, braku wyobraźni, braku wyobraźni, najlepiej jest znaleźć sobie jakieś zwycięstwa zastępcze. Ale rozwinę ten wątek po rozmowie z panią Dorotą. Halo, halo. Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłaniamy się, pani Doroto. Dobry wieczór, Marcinie. No, smutna informacja. Halo? Tak, śmierć pana Bratkowskiego, no tak, no, no nie wiem, co powiedzieć w tym momencie. No bardzo, bardzo smutna. Wprawdzie Stefan Bratkowski był już człowiekiem wiekowym, blisko 90-letnim, ale na pewno śmierć autorytetu, śmierć postaci tego formatu jakoś chyba zawsze pokazuje nam ten kontrast, w jakim świata, w jakim dzisiaj jesteśmy, świata, w którym tych autorytetów jest po prostu coraz mniej. Halo, halo. Zgadzam się, tych autorytetów jest coraz mniej. No. Doroto, masz włączony gdzieś komputer i to chyba zupełnie nam rozstraja rozmowę, bo słyszymy ją podwójnie, przynajmniej ja. Tak już w tej chwili. Zgadzam się, tych autorytetów jest coraz mniej i naprawdę. No smutny to. Smutny to dzień niestety. Tak jak pani Olga pisze, wiekowy moment na dzisiejsze czasy, 86 lat, to nie jest znowu tak dużo. No, tak. No pewnie nie. No, na pewno bardzo nam będzie brakowało, mimo tego, że jak mówię, on ostatnio dosyć rzadko zabierał głos, ale tu trzeba powiedzieć, zawsze był to głos trzeźwy i zawsze był to głos dobrze przemyślony, przypominający o czymś, o czym my często w tym bieżącym biegu zapominamy, czyli o wartościach. A przede wszystkim, kurczę, naprawdę, to jest takie unikalne. No i tyle. Bardzo dziękuję, Doroto. Kłaniam się. Kłaniam się. Mimo wszystko. Jeszcze raz. Do usłyszenia jutro. Do usłyszenia jutro, tak jest. Kłaniam się. Mimo wszystko dobrego wieczoru. Proszę Państwa, wracam do tych zwycięstw zastępczych. Naprawdę to nie macie poczucia, że to dosyć nudne, jak w opozycji pozostaje się tylko cieszyć, że Hołownia przeskoczył Budkę, Budka przeskoczył Hołownię, a Lewica się cieszy, że nie znika. To nie są zwycięstwa. Nie wiem, jak im wytłumaczyć, że prognozą zwycięstwa byłoby to, gdyby któraś z partii opozycyjnych czy jakaś ich konfiguracja dostała 40%, a nie, że ten sam wyborca opozycyjny, który jest mniej więcej na poziomie, w każdych wyborach to widzimy,
na poziomie 30-40% po prostu przemieszcza się pomiędzy partiami opozycyjnymi i to niczego nie zmienia. Naprawdę niczego nie zmienia to, że partia A przeskoczy partię B, kiedy obie nawet razem wzięte mają ciut więcej jak PiS, a wiemy, że logika obliczania głosów w systemie Donta powoduje, że będą miały mniej niż PiS. Więc jak widzę liderów opozycyjnych, którzy cieszą się z czegokolwiek, naprawdę, w sondażach, które dają PiS-owi przedłużenie władzy, to mam wrażenie, że ci ludzie no nie wiedzą, o co grają, naprawdę. No, może nie wiedzą, na czym ta gra polega, że to trzeba wygrać wybory, tak, że ze składek tych 17% nie powstanie większość parlamentarna. No, naprawdę. I to jest taka cecha, która mnie bardzo irytuje, która wyprowadza mnie z równowagi przy tych komentarzach. Ja wiem, że im tam PR-owcy podpowiadają, że trzeba zawsze być optymistą, uśmiechać się i znajdować jakieś powody, żeby wykazać swoją wyższość, no ale to już jest przesada. No, to jest przesada, więc od 2015 roku przy kolejnych sondażach opozycja naprawdę przy żadnym sondażu nie ma z czego się cieszyć. Nie ma. A oni znajdują jakieś powody do radości. I wiecie Państwo, jestem daleki od tego, żeby tak jak wszyscy tam walić w tą opozycję. Ja wiem, że oni mają trudno. Ja wiem, że to nie jest łatwo być opozycją w parademokratycznym państwie takim, jaki PiS stworzyło przez ostatnie lata. To nie jest łatwo być opozycją, która musi sobie wypracować inną formułę działania niż to by było w państwie prawdziwie demokratycznym, ponieważ u nas ta demokracja nie działa, nie działają procedury parlamentarne, tak, prawda. Wszyscy znamy to ograniczenie wypowiedzi do minuty, żadnych rozmów, żadnej pracy merytorycznej, legislacyjnej, tylko maszynka do głosowania, która oczywiście w tej chwili jakoś się Kaczyńskiemu sypie, ale ja tutaj byłbym ostrożny z prorokowaniem tej rozsypki, podobnie jak ostrożny był Krzysiek Skiba. No, oni mają bardzo silne spoiwo w postaci kasy, którą łupią, i to spoiwo jest ważniejsze od wszystkich tam konfliktów, którymi nas epatują, tak, no Państwo tu gdzieś na początku przypominali, no była to jakaś tam konwencja czy zjazd partii Gowina. Gowin nawet powiedział, że jest za jakimś rozdziałem kościoła od państwa. No wiecie, że to brzmi tak zabawnie, że znowu powiedziałbym, zastępuje stand-uperów. On jest pewnie za tym rozdziałem kościoła od państwa do momentu, w którym nie usłyszy głosu zarodków, które każą mu, wyśpiewają mu coś, że ma robić inaczej. Bożena słusznie zauważa, że to, że PiS się sypie, to nie jest zwycięstwo opozycji. No PiS się sypie, bo tam następują naturalne procesy zmęczenia sobą nawzajem, erozji. Tam jest bardzo dużo konfliktów i to też sobie powiedzmy, konfliktów nie ideowych, tylko cały czas tak naprawdę konflikt jest o to, kto dostał którą spółkę i tak dalej. Dlaczego kolega, a nie ja, więc oni się kłócą o kasę i nawet jak się czasami kłócą o kasę, to wiecie, jak to w takich rodzinnych spółkach, no pokłócą się, ale na koniec
u wujka Franka na imieninach się pogodzą, no, tak to jest, nie? Z tymi ich kłótniami. Pan Marek Jurkiewicz, będę adwokatem diabła, politycy opozycji coś jednak robią, choćby tacy jak Brejza i ten drugi, albo posłanki z lewicy. Panie Marku, ależ ja nie twierdzę, że oni nic nie robią i mało tego, uważam, że ten pomysł kontroli obywatelskich, kontroli poselskich, to jest najlepszy pomysł, jaki mieli od 2015 roku. I to jest i działanie pożyteczne, i działanie sensowne. I tu pełen szacun dla tej grupy posłów, ale mówię o pewnym innym zjawisku, tak? Bo oni wykonują doskonałą robotę także pod tym względem, że to jest i dobra robota dla nas, Polaków, i dobra robota dla ich partii, więc tu jest win-win. Natomiast do tego, żeby wygrać, trzeba czegoś więcej, trzeba organizacji, trzeba ukierunkowanych wysiłków, trzeba pewnego planu politycznego, bo w mojej ocenie jedną z przyczyn tego, że opozycja przegrywa, jest to, że za każdym razem to są jakieś słomiane ognie. O, tak bym powiedział. To jest za każdym razem w ostatniej chwili na chybcika. Słyszycie Państwo w tej chwili o tym jako odkrycie, tak, że jako odkrycie, że były firmy związane z panem Hoffmanem, które robiły Andrzejowi Dudzie 1%, taką mieli akcję, technologiami analogicznymi do technologii Cambridge Analytica. Tak, czyli za pośrednictwem profilowania mediów społecznościowych, docierania ze scelowanym przekazem i tym podobne. Jak Państwo niektórzy pamiętają, to ja tak w tym programie, jak i w jakimś innym medium, w którym żeśmy się poznali, mówiłem o tym, bo to nie było szczególną tajemnicą, że PiS korzysta z tych technologii. I wiecie Państwo, samo w sobie korzystanie z jakichś technologii nie jest nielegalne. Oczywiście to, co pokazuje w tej chwili Gazeta i Okopres, ma ten dodatkowy walor, że firmy te budowały się na kasie państwowej, czyli de facto za kampanię Dudy zapłaciliśmy my z podatków, ponieważ firmy były dobrze opłacanymi startupami, a w zamian za to wystawiały śmiesznie niskie faktury sztabowi Dudy. To tu jest afera, natomiast nie ma samej afery w tym, że ktoś wykorzystuje targetowanie, że ktoś wykorzystuje media społecznościowe, że ktoś wykorzystuje techniki remarketingu do kampanii wyborczej, bo to jest już dosyć powszechne na świecie. I teraz ja nie pierwszy raz zadam to pytanie. No a dlaczego opozycja nie może skorzystać z tych samych technik? Skoro PiS wiesza billboardy i opozycja wiesza billboardy, to jedni i drudzy mają w zasięgu techniki internetowe, mediów społecznościowych do dobrze stargetowanej kampanii wyborczej. Robi to PiS. Z tego co wiem, robił to w pewnym zakresie ruch Hołowni. Dlaczego pozostali nie sięgają po te same narzędzia? No proszę Państwa, żeby wygrać, to trzeba grać, a żeby grać, to trzeba używać tych narzędzi, które są na rynku dostępne, a przypomnę, same te techniki nie są nielegalne. Zbieranie danych nie jest nielegalne. W
wykorzystywanie danych w tym profili nie jest nielegalne. Jest od lat praktykowane w handlu, w sprzedaży, w promocji towarów i usług. A powiedzmy sobie uczciwie, politycy nie wykorzystują w kampaniach wyborczych tak naprawdę niczego, co by nie było już sprawdzone w systemach promocyjnych firm, jeśli chodzi o towary i usługi. Kapitan Stratford pisze: najgorsze, że wystarczy, że PiS w ostateczności zaproponuje wyborcom zniesienie limitu prędkości na autostradach i będzie miał 45% poparcie. Otóż, kapitanie, to tak nie działa. W tej chwili to tak nie działa, jak działało, nie wiem, w latach 50., 60. w demokracjach, że wychodził jakiś geniusz objawiony i strzelał właśnie jakimś takim pomysłem i dzięki temu wygrywał. W tej chwili głosy się zbiera po promilach, ściśle celowanymi kampaniami. To, co nam się stało z rozwojem komunikacji internetowej, to, co się stało z tym, że myśmy się wszyscy zapisali do mediów społecznościowych, w zasadzie poza mediami społecznościowymi jest bardzo niewielka część ludzi w krajach, w których dostępny jest internet, powoduje, że zbiera się po promilu, zbiera się po 0,5%, zbiera się po procencie, wynajdując grupy docelowe, do których się dociera ze zróżnicowanym przekazem. Nowoczesne kampanie wyborcze nie polegają na haśle typu 500+. Oczywiście takie hasła powstają, ale zdobywa się poparcie poprzez uderzenie do konkretnych grup z konkretnymi tezami reklamowymi, które na nie będą działać, profilując reklamę. Profilując reklamę i mówiąc najkrócej, no, wykorzystując te polskie doświadczenia, do zwierzolubów robi się reklamę z pieskiem, a do tych, którzy zwierząt nie lubią, to się robi reklamę z czym innym. I przekaz się także różnicuje w zależności od odbiorcy. W demokracjach przeważnie jest jakaś stagnacja związana z tym, że jakiś tam blok prawicowo-konserwatywny ma określony zasięg wyborczy. Blok jakiś liberalno-lewicowy określony zasięg wyborczy. A gra idzie o te parę procent, i to często są porównywalne wyniki. W Polsce też tak jest, bo to jest mniej więcej 35 do 35%, jeśli chodzi o tą jakąś nacjonalistyczną prawicę i część liberalno-lewicową. A gra idzie o te 2%. Jak czytacie Państwo o tej całej promocji załatwianej Dudzie przez te firmy od Hoffmana, to proszę Państwa, tam zadanie było postawione przed nimi proste. Mają zrobić 1%. I zrobili 2. No, prawie 2 zrobili. Natomiast to są takie cele do osiągnięcia i to są technologie, które pozwalają w dosyć krótkim czasie takie cele osiągnąć. I dalej Państwu powiem, no naprawdę nie jest dla opozycji żadnym wytłumaczeniem ani żadnym usprawiedliwieniem, że w momencie, kiedy PiS używa zaawansowanych technologii, to oni biegną z samymi kijami. Tak? No, nie pobiją przy pomocy pałek zaawansowanych technologii. Te technologie są, to nie jest tak, że PiS ma jakiś monopol na ich wykorzystywanie. Korzystają z nich w tej chwili, proszę Państwa, na świecie prawie wszyscy.
I słusznie pisze Bożena, konserwatywna prawica jest tu bardziej nowoczesna niż progresywna lewica. Tak, proszę Państwa, tak. To paradoksalnie, jeśli chodzi o wykorzystywanie nowych mediów, to zresztą trend ogólnoświatowy, od jakiegoś czasu to prawica sobie w tych nowych mediach radzi bardzo progresywnie, a mówiąc pewnym skrótem myślowym, lewica radzi sobie słabo. No i to jest temat do przełamania. Nie radość z tego, kto ma 17, a kto ma 17,5%, bo to jest żałosne i śmieszne, tylko robota. Z jednej strony ta robota, o której mówimy i którą ja naprawdę doceniam. I tu bym wymienił jeszcze co najmniej kilkanaście nazwisk posłanek i posłów, którzy naprawdę bardzo ciężko pracują i robią dobrą robotę, ale tu znowu kilkanaście osób nie wygra żadnych wyborów. Kilkanaście osób nie zrobi żadnego nowego wizerunku tej czy innej partii opozycyjnej. To, proszę Państwa, musi być armia, a nie żołnierze. Pojedynczy żołnierze niczego nie wygrywają w tak zorganizowanym świecie, jak w jakim w tej chwili żyjemy. W związku z czym, raz jeszcze na koniec, no, do roboty, no nie ma co się cieszyć, kto tu kogo przeskoczył o 0,5%, do roboty i trzeba to przygotować wcześniej, bo to, o czym powiedziałem, od czego zacząłem tę wypowiedź, PiS do każdych wyborów jest przygotowany. Opozycja w ostatniej chwili podejmuje decyzję, czy startuje w takiej czy innej koalicji, tam do ostatniej chwili, tak, są jakieś dyskusje, czy to będzie koalicja europejska, koalicja obywatelska, to opozycja zmieniła sobie kandydata na prezydenta. No wiem, Państwo powiedzą, że to pewnie była dobra, że to pewnie była dobra decyzja, ale proszę Państwa, tak się profesjonalnie nie robi, że po 3 czy 4 miesiącach kampanii Kidawy-Błońskiej funduje się sobie kampanię Rafała Trzaskowskiego. Wiem, pewnie na dobre to wyszło, ale w profesjonalnej polityce działa to inaczej. Proszę Państwa, skończę dzisiaj parę minut wcześniej po to, żeby można było swobodnie przepiąć się na resetowe kolegium. Przypominam, jest to raz w miesiącu spotkanie redakcji resetu, otwarte z możliwością obserwowania przez Państwa i udziału w tej formule, jaką nam daje ta technologia, którą wykorzystujemy. Dzisiaj tematem jest dziennikarstwo, standardy dziennikarstwa i to, jak rozumiemy ten zawód. Serdecznie Państwa zapraszam, to już za 4 minuty. Ja się Państwu kłaniam nisko, to były rozmowy na koniec tygodnia. Marcin Celiński, Reset Obywatelski. Do zobaczenia, sami Państwo wiecie, już niedługo. Kłaniam się, dobrego wieczoru. Zakładam, że wszyscy zostajecie na resetowe kolegium. Reset Obywatelski.